Cześć, zobaczcie, jaka piękna zima zagościła wreszcie na mojej działce. I pewnie zastanawiacie się, co można robić na działce w taką pogodę. Ano można, wiele rzeczy. Na przykład, tutaj na drugim planie widać jabłonkę. No i ma ona takie wilki, które trzeba odciąć. Zrobię to przy innej okazji, bo na dzisiaj mam troszkę inny plan. Można też na przykład strząsać śnieg z tujek, z iglaków, no ale na szczęście nie jest go jeszcze jakoś bardzo dużo. Ale na dzisiaj mam inny plan. Będziemy odśnieżać, a właściwie wykorzystywać białe złoto. Zaraz Wam pokażę, co dzisiaj będę robił ciekawego. Już pewnie kojarzycie, no bo widzicie szklarnię, widzicie łopatę, no i widzicie śnieg, czyli białe złoto. Zapraszam. No i jeszcze bym zapomniał, że można zrobić bałwanka takiego malutkiego. Takiego malutkiego bałwanka, który pali fajkę. No i on sobie sprawdza, co ja będę dzisiaj robił na działce. Sprawdza i pilnuje. Bo to jest tak zwany bałwanek stróż. Takiego bałwanka zrobiłem na beczce, z wodą, która mi zamarzła. No, okej, dobra, przechodzę do rzeczy. Przechodząc do rzeczy, muszę sobie tylko tutaj odśnieżyć albo właściwie zrobić taki chodniczek, który pozwoli mi bezproblemowo dojść do szklarni. Szklarnię muszę sobie też otworzyć. No i będziemy dzisiaj wykorzystywać, tak jak mówiłem na początku, białe złoto. Białe złoto, które natura mi tutaj zesłała. Muszę tylko zrobić ten chodniczek. Ok. Tyle wystarczy, myślę. Da się przejść, śniegu jest dużo, warstwa jest również zadowalająca tego śnieżku. Muszę Wam powiedzieć, że w dobie ocieplającego się klimatu takie widoki są coraz rzadsze na mojej działce, a kiedy taki śnieżek spadnie, ja ogromnie się cieszę i z wielką radością ruszam na działkę, biorę sobie właśnie taką łopatę, no i odśnieżam. Wykorzystuję to białe złoto, żeby wrzucić go do szklarni. Wrzucam go do szklarni, żeby nawodnić po prostu glebę, która znajduje się w tej szklarni. No i oczywiście idealnie by było, gdyby ten dach, który jest tam nade mną, był rozsuwany. No ale to powiedzmy, że to jest jakiś, musiałby to ogród być XXI wieku. A ja mam taki zwykły, taką rozpadającą się szklarenkę. No i co roku z wielką radością właśnie wrzucam do tej szklarni ten śnieg, który, kiedy przyjdą już roztopy, stopniowo zaczyna topnieć i tak delikatnie nawadniać glebę, którą tam właśnie mam. W zeszłym tygodniu pokazywałem Wam filmik, jak nawożę tą szklarnię z rębkami oraz obornikiem. No a tydzień później spadł właśnie ten piękny śnieg. No i mogę go sobie wykorzystać właśnie w taki sposób. Naprawdę polecam Wam. Jest to przede wszystkim zabawa ruchowa na świeżym powietrzu. Mrozik jest też fajny, także no są to takie, można powiedzieć, zajęcia fitness. No i jeszcze pożyteczne, tak mi się przynajmniej wydaje. No, także tyle może takiego ujęcia wystarczy i pokażę Wam, jak to wygląda w środku, kiedy do tej szklarenki wrzuciłem już odrobinę śniegu, a mam zamiar ją zapełnić całą właśnie tym śniegiem.
Prognozy długoterminowe przewidują mróz. Mróz przez 2 tygodnie, czy to w dzień, czy to w nocy, będzie mrozić. Także ten śnieg w szklarni, on sobie tutaj nie stopnieje, a będzie się utrzymywał. No ja myślę, że codziennie będę sobie przychodził. No i tutaj stopniowo w miarę możliwości uzupełniał ten śnieg. Zważywszy na to, że przez kilka dni ma jeszcze popadać. Także ta warstwa na zewnątrz na pewno się jeszcze powiększy. No a tak jak mówiłem wcześniej, szkoda by zmarnować takiego materiału nawadniającego, czyli tego białego złota. No i trzeba go jakoś wykorzystać. Ja pamiętam, że 4 sezony temu była taka na zewnątrz 30-centymetrowa warstwa śniegu. No i pamiętam, że tutaj naniosłem go tak bardzo dużo do tej szklarni, że mniej więcej tutaj do połowy tych szyb udało mi się tego śniegu tutaj nanieść. I pamiętam, że kiedy już były roztopy, trawa już była widoczna, w szklarni śnieg nadal był i sobie stopniowo tutaj topniał, nawadniając właśnie tą moją glebę, która była przez ten cały czas taka fajna, wilgotna, właściwie mokra. No i później jak już sadziłem pomidory, była tutaj taki fajny mikroklimat. Dobra, okej, to tyle wystarczy. No i ja już dzisiaj po robocie. Myślę, że na dzisiaj starczy, no bo to jest jednak męczące tak odśnieżać i wrzucać ten śnieg do szklarni. Tak to wygląda. Tyle śniegu udało mi się wsypać do szklarni. No i zobaczcie. Tak wygląda szklarenka już naśnieżona. Ten śnieg jest taki zlodowaciały delikatnie. Na górze był taki puszek, no a pod spodem taka warstwa lodu. No i ten lód na pewno tutaj dosyć długo się utrzyma. Tak to wygląda. No i jeszcze kilka dni z rzędu będę tutaj sobie przychodził i wykorzystywał ten śnieg, no bo aż szkoda, żeby się zmarnował tyle śniegu na działce. A mam nadzieję, że jeszcze dopada, no bo jak widzicie, cały czas lekko pruszy, a w kolejnych dniach prognozy przewidują, że będzie padało znowu. Dobrze, no to w sumie na tą chwilę to tyle. No jak widzicie, robota na dzisiaj już skończona. Śnieżek sobie pada coraz śmielej. No i muszę wam powiedzieć, że ja już mam plany, co będę robił w przyszłym tygodniu. Tutaj jeszcze pokażę wam, jak ten śnieżek sobie pada. Myślę, że to fajnie widać. Cieszę się bardzo, że wreszcie taka prawdziwa zima przyszła na moją działkę. No i mogę sobie tutaj wbrew pozorom pracować. No kto by pomyślał, że można jeszcze na przykład w zimie śnieg sobie do szklarni sypać. No dobra, no ale o śniegu to może już nie będę opowiadał. Kto by się spodziewał, że zimą na działce jest również tyle roboty jak w sezonie. Ale już dosyć o tym śniegu w szklarni. Ja tutaj udam się w ten śnieg właśnie. Przejdę sobie tutaj kilka kroków w tym puchu. No jest, powiem wam, fajnie, jest dosyć dużo tego śniegu. I zbliżam się do mojej jabłonki, która, jak widzicie, no już tutaj sobie obrosła w wilki. Jest tych wilków sporo, aż to śmiesznie tak wygląda, prawda? Takie wyrastające pionowo gałęzie. No i myślę, że ta jabłonka koniecznie wymaga przycięcia tych wilków. Myślę, że zrobię to w przyszłym tygodniu i postaram się również zdać relację właśnie z tego wydarzenia. Mam nadzieję, że znajdę chwilkę czasu
No i poobcinam te wilki. Sporo tego jest, także roboty również będzie sporo. No i tak już przy okazji zapraszam Was. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!